Dzień dobry. Szanowni Państwo, ważą się jeszcze losy tego, kiedy muzea zostaną udostępnione publiczności. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że będzie to już w przyszłym tygodniu, ale jak będzie naprawdę, to czas pokaże i pewnie dowiemy się o tym w ostatniej chwili, gdzieś w okolicach piątku. Natomiast jakby zachęcając Państwa, gdy już zostaniemy otwarci tutaj do odwiedzenia naszej wystawy czasowej poświęconej Siedlowi Klejnowi, chciałem opowiedzieć o dwóch eksponatach, które znajdują się na tej wystawie i które są jakby bezpośrednio związane z księdzem Janem Klejnem. Jeden z tych eksponatów, jest to zdjęcie przedstawiające młodego księdza Klejna, trafił w nasze zbiory dopiero w zeszłym roku. Jest to zdjęcie, które znajdowało się w spuściźnie po soleckim fotografie panu Bronisławie Krygerze, a przekazał je do naszych zbiorów pan Kazimierz Stępień. Tutaj obok widzimy też soleckie notgeldy, czyli takie banknoty zastępcze wydawane przez polskie władze miasta w 1920 roku, gdzie również widać podpis księdza Klejna jako komisarycznego burmistrza miasta. Drugi z eksponatów znajduje się tutaj w tej gablocie. Został udostępniony dzięki uprzejmości księdza Andrzeja Stachowicza z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Są to ogłoszenia parafialne z soleckiej parafii z pierwszych dwóch dekad XX wieku. Ogłoszenia parafialne prowadzone najpierw przez księdza Nowakowskiego, potem przez księdza Wolskiego, a później także przez księdza Klejna. Ciekawostką jest to, że no, akurat może nie na tych stronach, ale niektóre z tych ogłoszeń parafialnych przygotowywane były w dwóch językach, czyli w języku polskim i w języku niemieckim, ponieważ parafianami soleckiej parafii katolickiej wtedy byli oprócz Polaków także Niemcy. Mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłem Państwa do odwiedzenia naszej wystawy i gdy będzie to tylko możliwe, będziemy mogli się tutaj na naszych salach wystawowych spotkać. Dziękuję.